Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Batman Arkham Knight. W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie te kolejne zagadki, które mi tutaj zostały. I mam nadzieję, że jeszcze tutaj starczy czasu na jakąś misję główną do wykonania. Zobaczymy, ile to będzie w ogóle trwało. I sam nie wiem. You're a cheat and a liar. A dressed up strong man playing with expensive toys. World's greatest detective, ha! And everyone from Gotham to Star City believes it. I cannot abide a fraud detective, a dilettante masquerading amongst his intellectual betters, stealing every last scrap of appreciation, dignity and respect. No, dosyć dziwne wrażenie, że dzisiaj będzie kolejny wyścig. Teraz akurat. Nie, zaraz sobie to sprawdzimy. Kto wie, może to przewidziałem. No nie, jednak nie. The goal of this aquatic examination could not be simpler, detective. Lower the water, like so. Before that, however, it's time for a riddle. Riddle me this, detective. What do bats do when they're at home? Dobra, mało mi to na chwilę obecną mówi, ale chodzi o to, żebyśmy spuścili wodę w studni, nie wiem, w szambie, nie wiem jak to mogę nazwać. No po prostu jakieś ścieki to są chyba, tak? Dobra, zjedźmy sobie na dół. Okej, mam jakieś pola i mam jakieś tutaj wejścia. Czekajcie, zjedźmy sobie niżej. I wybierzmy to pole. Dobra. Aha, i tam muszę chyba wlecieć. Nie wiem, czy o to chodzi, ale chyba tak. No dobra, i co teraz? Żebym tutaj musiał wejść. Co teraz? Teraz... Ja tu muszę stać, czy to jest aktywowane już z automatu cały czas, na stałe? Chyba tak, chyba mogę tutaj powrócić tego Batmobila, więc dobra. Idźmy do niego i zobaczmy co dalej. Na pewno muszę na kolejne poziomy tutaj wejść, obniżyć się, ale... Czekajcie, bo widziałem tak, to jest jedynka, tu mamy dwójkę i tu mamy trójkę. Dobra, chyba wszystko jest dla mnie jasne. Musimy stąd chyba wyjechać. Teraz zobaczymy, czy będę musiał chwycić tutaj jakichś specjalnych miejsc na dwójce i trójce. Czekajcie, nie to. Wejdź do tego, okej. I pojedźmy, zobaczmy. Jest, jak widzicie. Dobra. To banalna zagadka. Zjeżdżamy na dół i znowu musimy to pole ustawić, bo... Jak będziemy na tym zielonym polu dla Batmana, to wtedy naprzeciwko będzie też jednocześnie kolejny otwór. Dobra. A, tu musimy rozwalić. Czyli praktycznie to samo, tylko że każdy etap jest pewnie nieco cięższy do wykonania. Dobra. Okej, rozwalmy ich tutaj. Mogę też wykonać jakąś kombinację Batmobilem, ale zabawmy się z nimi. Te robociki są naprawdę łatwe do pokonania, tak więc... Aż z przyjemnością to zrobię. Dobra, spadamy. Na dół i mamy jeszcze trzecie tutaj wejście. Trzeci włas. Dobra, tylko wiecie co? Wydaje mi się, czekajcie, zwróćcie uwagę, tutaj nie przejadę, więc trzeba to chyba obrócić już tutaj, w tej chwili. Wcześniej miejsce wjazda, trzecie pole było całe. Teraz jak widzicie, mamy te takie jakby... Dobra, jest puste. Rozumiecie, o co chodzi. Tam było takie, wiecie, nie dało się przejechać na trzecie pole, a to jest niezbędne do tego, żeby właśnie wykonać tą zagadkę.
A tak więc musiałem to zrobić. Mówię, coraz tutaj cięższe będą tutaj te pewnie. To już jest chyba ostatnie, nie? Czekajcie, teraz sobie tutaj przekręcimy. Nie, jeszcze troszeczkę. Okej, idealnie. Aha, i tutaj na dole coś widzę jest, więc trzeba to pewnie będzie tutaj jakoś aktywować z dołu. Przez to tą wodę musimy spuścić. Okej, banał, banał, jeszcze raz banał. Mamy wieżyczki, czy mi się wydaje? No jasne. I teraz tak, możemy to zhakować, ale też możemy oczywiście rozwalić w łatwiejszy sposób Batmobilem. Dobra, spadamy stąd. Hakowanie odpuściłem od razu, bo były dwie wieżyczki. Przy dwóch wieżyczkach no, ciężko jest tutaj. Nie, może można rozwinąć to hakowanie do jakiegoś tam wyższego poziomu, aby można było dwie wieżyczki czy dwa jakieś elementy zhakować. Na chwilę obecną nie ma takiej opcji. I dobra, mamy literkę A po prawej stronie na samym dole. Trzeba to aktywować. To jest po prawej stronie. Po lewej stronie, czekajcie. Given Batman's limited intelligence, I'm afraid you're going to need it. Chyba to. Miejmy taką nadzieję. Tak, ta strona, po lewej stronie. Ile jeszcze tych zagadek zostało? Jeszcze dwie tylko, więc mam nadzieję, że jakąś misję główną uda się jeszcze dzisiaj wykonać w odcinku. Chociaż wygląda na to, że zostały cztery. Dobra, to lecimy tam. A jestem już na miejscu. Kolejny raz musiałem przejść do sierocińca. No wkurza to naprawdę te ciągle przemieszczanie się raz tu, raz tam. You're back. I said I'd get you out of here. I know. It's just nothing. Let's get to the next room, okay? Before my head explodes. Well, hello again to my favorite comedy double act. I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for two half-wits instead of one. Why, that's practically a whole wit between you. Okay, mamy znowu te dwa pola. You failed your feline friend and are done mourning over her headless corpse. Perhaps we'll do this again with, Robin? Or maybe that prodigal son of yours over in Bloodhaven. Can you get up there? The ceiling? Easy. Znowu potrzebna jest współpraca, w sumie jak w każdej misji w sierocińcu. I chyba już wiem, o co chodzi, przynajmniej takie mam myśli. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale zobaczymy. Gdzie jest te pole kolejne? Czekajcie, gdzieś tu widziałem je wcześniej. Aha, jest tutaj, dobra. Zwróćcie uwagę. No właśnie, czyli zobaczcie, Batman ma pokazane pola, gdzie może przejść kobieta kot, a znowu kobieta kot ma pokazane pola, gdzie może pójść Batman. Więc jak widzicie, musimy dojść do tego pola. Oh Eddie, you're going to feel very, very stupid when I catch up with you. Dobra, tutaj trzeba sobie oczywiście zapamiętać wszystko. Czekajcie, gdzie to jest tutaj? Chyba od razu nie zginę, jeśli wejdę na złe pole, tak więc... Chociaż boję się ryzykować. A teraz jeszcze tutaj zobaczcie. To jest teraz kurczę utrudnienie, bo trzeba poczekać, trzeba się skupić. Dwa w dół, trzy, dobra.
No najwyżej, aj! Chciałem właśnie powiedzieć, najwyżej mnie kopnie, ale okej. Teraz tutaj. I w górę, tak? Musi iść teraz. Czekajcie, gdzie ja jestem? Tutaj. Tu i w górę. Nearly there, Selena. No dalej, obróć mi się, bo kurde, nie mogę się skupić, jak jest do góry nogami. Okej, okay, teraz tutaj. Raz, dwa, cztery, dwa, dwa na dwa. Jestem ciekaw, czy ja bym tam w ogóle Batmanem nie mógł dolecieć, czy ja muszę po tym iść. Jeżeli Batman troszeczkę jakby wyskoczył w powietrze, to mógłby tam do tego miejsca dolecieć. Jestem ciekaw, czy to jest fizycznie możliwe, ale dobra, lećmy. Tutaj. Tutaj. Wyskoczę? Czekajcie. Widzicie? Nie trzeba było do końca nawet pójść, wystarczyło tam troszeczkę doskoczyć po prostu. Ale teraz jest lipa, bo nie widzę. Czekajcie, może nią też skoczymy jakoś. Wow, dobra, oszukałem system. Nie mam pytań. No, czyli standard, jeśli chodzi o te misje tutaj w sierocińcu. Aj, znowu. To był przypadek, pamiętam, że czerwone dotyczą kobiety kota, a niebieskie Batmana, ale też... Dobra, zostały tylko misje, znaczy misje, robociki dla Batmana. No, że mógł się troszeczkę bardziej postarać, jeśli chodzi o te roboty. Mogły być troszeczkę silniejsze, większe, bo to jest banał. Po prostu to jest tylko taki, nie wiem, zapychacz czasu. No tutaj zwróćcie uwagę, jeszcze została nam jedna zagadka, ale jak zobaczycie sobie na ten pasek postępu, tam widać, że jeszcze będą chyba trzy jakieś inne misje. Zwróćcie uwagę. A to zawsze nam pokazuje, ile danych misji jest. A ten taki odstęp duży, wydaje mi się, że jest między właśnie tutaj wykonanymi misjami, a tymi zagadkami. Well, I hate to intrude upon this miserable little moment of victory, but I wanted you to be aware you're very unlikely to see one another again. Catwoman, the Batman will fail you, because waiting for him beneath Ranelagh Ferry Terminal is my greatest trial. No dobra. To nic tu po nas, jedziemy. Don't let what Riddler said get to you. Eddie is an idiot. But he's an idiot who built a series of underground death traps across the city. And I just wanted to say, be safe. This is definitely your mess, and I appreciate you cleaning it up. But just be careful while you do it, okay? Dobra, nie ma się co bać o nas, poradzimy sobie. No i jestem w kolejnym miejscu. Kolejny wyścig. But this is my finest work, detective. My masterpiece, my Nigma Resistance. Wiecie co? Ja poprzedni wyścig troszeczkę zrąbałem, więc... Mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. Postaram się bardziej skupić na tym. No i lecimy sobie. Your Tootleberg, your Bay of Pigs, your ultimate defeat. Tutaj już niestety nie mam wpływu na aktywację wszystkiego. Czasami naprawdę starczy ułamek sekundy i można coś zrąbać. Ale nie ma się to śpieszyć. Zazwyczaj mamy dosyć spory zapas czasu, chociaż już jest trzeci wyścig, więc może być tutaj zdecydowanie gorzej. Jestem ciekawy, ilu z was miało tak samo teraz głowę bokiem jak ja. Ale okej, okay. Pierwsze krążenie było banalne. Oh, of course. You got lucky, didn't you?
Kurde, nie mam wpływu na wszystko, nie mogę tutaj niektórych pułapek dezaktywować. Aj! Spadam! Dobra, jedziemy drugi raz. Aj, kurde, za mocno skręciłem. Czekajcie, jeszcze raz. Mam nadzieję, że się wmieszczę w czasie. Dobra. Aj, no dalej, jedź! Cholera, bo czasu zaraz zabraknie. Dobra, idealnie. I końcówka, że nam została. Jak zrobię, to po mnie. Dobra, uda się chyba dopalać i jedziemy. Okej. Okay. Na razie mamy dobry czas, ale... Chociaż tutaj wpadłem 3 razy do wody i dałem radę. Więc czemu miałbym nie dać i teraz rady? A te wyścigi wydaje mi się, że są najcięższe w tym wszystkim. Mimo, że one nie są jakoś tak specjalnie, wiecie, trudne, tak? Kwestia po prostu tutaj skupienia. Dobra, mamy to. Ostatni kluczyk. Dobra, niby takie Z i na samej górze, praktycznie. Chyba to, tak? Ryzykuję, ale chyba tak. Będą dodatkowe misje jeszcze, czy nie? Bo, zobaczcie, tutaj mamy jedyneczkę. F to finish pewnie. Zobaczcie, mamy jeszcze 2 misje tak jakby tutaj na tym pasku. Egzamin końcowy? O co chodzi? Egzamin. As you and Batman will discover when you attempt my final riddle room. A, czyli jeszcze jakieś 2 misje pewnie będą, tak ten pasek tutaj nam postępu pokazywał. No dobra, jestem na miejscu i idziemy na ostatnie, mam nadzieję, 2 misje. Mam nadzieję, że już nie będę musiał nigdzie jechać. How've you been? Perfect. Eddie hasn't said a word since you left that last course. Do you ever rub people the right way? They never ask nicely. Dobra, wbijamy do środka. Dobra, już ogarnąłem, o co chodzi. Potrzebujemy do tej misji tutaj tej broni, której jest.
się rusza, czy? Dobra. Nie wiem, po co to w ogóle jest, bo to naprawdę chyba tylko ślepy by w to wpadł. Nie wiem, czy ja tu mogę wyjść? Nie, wyjść nie mogę stąd. Okej, mamy... Aha, mamy kolejny laster, czyli teraz musimy tamten pewnie pozostawić tutaj, gdzie jest, a ten kolejny też właśnie wpuścić w puste pole, bo jak widzicie, mamy takie puste pola dwa tylko. No to jest takie zagadki często, gdzieś tam pewnie nieraz ogrywaliście też zagadki, takie gierki właśnie. Gdzie przesuwamy jedno pole i... no wiecie, o co chodzi. Dobra, teraz tak. Tutaj. Dobrze myślę, czekajcie. Tutaj i teraz wystarczy przesunąć w lewą stronę tutaj to. Okej, dobra, o to chodziło. No i teraz widzę, że się komplikuje to wszystko. Ale dobra, spokojnie, damy radę. Nie jest to trudne, tylko trzeba troszeczkę pomyśleć. Ale fajnie, fajnie, że teraz tutaj poziom jest cięższy. Bo te początkowe zagadki sami widzieliście, jakieś takie, nie wiem, trudne nie były dosyć. No może te wyścigi mi sprawiły problemy, ale to też wiecie, jak się gra pierwszy raz na jakimś, jakikolwiek wyścig, nawet jak jest najłatwiejszy, a nie poznamy toru jazdy i sposobu działania, no to wiadomo, że jest trudno, nie? You just haven't figured it out yet. This is it. This is the end. The final riddle. No, czyli mamy tutaj, jak widzicie, kolejne dwa lasery, ale bardzo blisko siebie, więc trzeba znowu kombinować, jak to ułożyć. Dajcie mi tu pomyśleć. Okej. No, najpierw wypadałoby te pola sprowadzić na dół, wiecie? No właśnie. I teraz tak. Done. Keys by the entrance. Let's go. Oh, you smooth talker, you. Give me a second to compose myself. Saw blade. Dobra, można tu wyjść sobie i spadamy po ostatni kluczyk. Mam nadzieję. Chociaż tam było to dziwnie pokazane na tym pasku postępu. Wyglądało na to, że jeszcze jakaś misja, więc może znowu nas wyrolował. Jeszcze jakaś misja będzie do wykonania tutaj. Would you do the honors? Jak najbardziej. Okej.
Uda się, czy to będzie jakaś znowu zasadzka kolejna? Dobra, w końcu. You know what the worst thing about this was? It looked cheap. Well, handsome, what are we waiting for? Kurczę, niby tylko kilka misji, a sporo to czasu pochłonęło mi tutaj, widzę. So is it just Central Gotham that's evacuated? Or are the mansions empty too? Scarecrow threatened the entire city, Selina. And it's such a tragedy. You go save the day and I'll make sure Bruce Wayne locked his doors. Dobra, spadamy stąd. Wow! Czyli jednak się nie myliłem. Ten pasek postępu zawsze przypowiada to, ile misji będzie, i się nie myliłem. A tak więc zagadki zagadkami, ale ilość misji jest nieco większa. Teraz pewnie trzeba będzie go załatwić. Kurde. Kolejna rzecz w tej grze, która, nie wiem, wygląda mi jak easter egg, czyli robot przypominający postać z innej gry. Perfectly defend myself against your violent excesses. So please understand, Dark Knight, that this is an intellectual victory above all. Hit at the same time. Hit it again. Go on. This one's for you, Eddie. Okay. Czyli to jest tak mniej więcej, że zobaczcie, kobieta kot atakuje czerwone roboty, Batman niebieskie, ale jak wykonują podwójny atak, to wtedy tutaj pojawia się zielony robot i to oznacza, że mogą go obydwoje pokonać. Dobra, tutaj widzę też... Enigma, widzę, zmienia kolory tych robocików, bo wcześniej niebieskie wyeliminowałem. No dobra, czyli został nam tylko tutaj ostatni boss do pokonania. Teraz pytanie, jak ja mam go rozwalić, skoro ma jakąś tutaj tarczę, jakąś powłokę. Zwróćcie uwagę, tylko obrywam, więc trzeba na niego jakiś sposób znaleźć. This is beneath me. You are beneath me. You want to finish this detective? Then you must earn the privilege. Solve every last riddle in this city and I'll fight you, Batman, but not a moment before. Czyli go nie pokonamy. No to nie jest dobra wiadomość z tego względu, że tak jak wam mi mówiliście, drugie zakończenie się odblokuje, kiedy wszystkich złoczyńców zamkniemy, więc musimy te wszystkie zagadki wykonać niestety, żeby go złapać. Masakra. Fresh air, freedom and darkness. Perfect. How should we celebrate? I know a couple of poor, defenseless museums, but then again, I also know a couple of hotels. Tonight's not over yet. There's more work to be done. Of course there is. You do know how to kill the mood. Do you ever take the night off? Do you ever take the suit off? Not on nights like this, Selina. It's what I do. Fine. I guess I'll hit an art gallery or two. While the big bad bat's distracted. You're not going to thank me? Why? It's what you do. Widzicie, Batmana chyba nic nie jest w stanie wytrącić z równowagi, nawet taka seksowna kobietka. No ale mam ratować świat, to jest nasza główna misja. Czyli wychodzi na to, że jeszcze na wolności mamy dwóch tutaj przestępców. Będzie ciężko najbardziej właśnie tutaj z właśnie człowiekiem zagadką, ponieważ 240 misji zostało mi 240 misji, 240 zagadek zostało mi do odnalezienia, do wykonania, tak więc sporo. Ale być może się tym zajmę, ale to już po ukończeniu gry, więc w kolejnych odcinkach pokażę wam oczywiście kolejne misje główne. W międzyczasie też zajmiemy się jednym ze złoczyńców, o którym wam powiem w kolejnym odcinku.
No i to by było tyle na dzisiaj. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały wideo na moim kanale. Cześć!